z danych przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Główny Urząd Statystyczny wynika, że w zeszłym roku odnotowano o 67 tysięcy więcej zgonów niż w latach poprzednich. Aż 94% z nich stanowiły osoby powyżej 60 roku życia. Tak wysoka śmiertelność wpłynęła na szacowaną przez GUS statystyczną długość życia. Ta dla przykładu dla 30-latków zmniejszyła się o 15,5 miesiąca, a dla 60-latków o prawie 14 miesięcy. Powód? Oczywiście pandemia koronawirusa. Zwiększona śmiertelność wpływa także na system ubezpieczeń społecznych. Jeżeli przechodząc na emeryturę mamy statystycznie mniejszą ilość miesięcy do przeżycia, wtedy oczywiście nasz kapitał, który mam zgromadzony na emerytalnym koncie, jest dzielony przez mniejszą liczbę miesięcy, a to w prostym przeliczeniu oznacza nieco wyższą emeryturę. Dzisiaj ta nieco wyższa emerytura wzrosła dla 65-latków o 6,5%. ZUS podał także, jaka jest najwyższa i najniższa emerytura na Dolnym Śląsku. Najmniejsze świadczenie, dokładnie 22 grosze brutto miesięcznie, otrzymuje Wałbrzyszanka, która w swoim życiu przepracowała jedynie 7 dni. Najwyższe dostaje były wykładowca akademicki z Wrocławia, który po przepracowaniu 55 lat, w wieku 78 lat, przeszedł na emeryturę. Dzisiaj otrzymuje za to 24,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie.